Cześć wam wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Fireplay, witam w Bioshocku. Jednak wyszedł Bioshock, no co ja muszę tutaj wam tłumaczyć, no. Wyszedł Bioshock czemu? No bo jednak uznałem, że Bioshock będzie dla mnie bardziej atrakcyjny, seria Bioshock będzie bardziej atrakcyjna niż Final Fantasy X, ale tutaj za bardzo nie chcę za wcześnie chwalić, bo to różnie może bywać. No Dishonored na przykład jak ogrywałem ostatnio, to ciężko, że jakoś tak mi wchodził. Na początek później musiałem jakoś to się tak rozkręcić, żebym to miało ręce i nogi, nie? I wiecie co, no zaczynamy oczywiście, tak, nawet nic nie będę to zmieniał. You're playing other shooters. Aha, czyli to jest shooter jakiś. Lot of shooters. Dobra, standardowo po trudny poziom, no. Aha, i gra jest po angielsku, czyli jak już gość, który miał 6 lat temu taki jako tako angielski, czyli ja, wiecie, no może się męczyć sobie czasami z tym językiem, nie? No ale to jest łatwe, nie wiadomo. 1960, no. Son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. Bioshock. No ciekaw jestem tego. Aha, możecie być. Może was ciekawić, dlaczego nie ma green screena, nie? Green screena, no w tym przypadku blue screena, nie? Otóż to no, jest bardzo gorąco. Jakbym teraz odsłonił, wiadomo, miałbym bez problemu oświetlenie do stworzenia tego blue green screena. Jednakże strasznie wycierpię tutaj, jeżeli chodzi o warunki. I w związku z tym jest tutaj małutki taki kwadracik, nawet chyba go zmniejszy, zobaczymy. Jeżeli można. Chyba mogę nawet, no. Czekajcie, sprawdzimy. O, ciut mniejszy. Nie ma co, żeby, wiesz, zakrywał komuś to. Ty, no. Jestem ciekaw, jak oryginał działał, czy działał, wyglądał ogólnie. Z tego 2007 roku. Nie wiem, czy remasterzy coś za dużo zmienili, nie? Aha. O, ale już widzę. O, nie ma tego takiego jakby opóźnienia, tej takiej płynności w celowaniu, jak w Dishonored było. To już jest lepiej, tak mi się. Na pierwszy rzut oka mi się wydaje. Tylko coś tu się stało, nie wiem. Jest zatopione miasto, coś. Co chodzi, nie wiem. O, dobra. Stęka, nie stęka. R1. Na razie nic nie mogę zrobić. Mroczny trochę tutaj ten prolog jest. Katastrofa lotnicza, czy to? Na początek już? Czekaj. Idź do światła, czy coś w tym stylu. Taki mój wniosek. Ale są schody, zajebiście. O! Złote drzwi? Zagadka dla Indiana Jonesa, co tutaj jest, czy co? Bo tego Drake'a z Uncharted? O kurwa, Dark Room? Dziwne. What country is there? Place for people like me, Andrew Lyon. W jakim kraju jest miejsce dla ludzi jak ja? A, widzicie, jednak coś nas angielskiego zostało, nie? O? Chyba coś z tą czułością będę musiał pokombinować. Fajne te takie lata, te 60. W sumie początek sam 60. lat.
Ale dziwnie się czuję z tym wszystkim. Mroczny klimat. Ale wiecie co? Obraca się tutaj, słyszę w prawej słuchawce. Tutaj w lewej. Tak fajnie jest to zrobione. Jakoś tak wyraźnie nie mogę zauważyć w innych grach takiego czegoś. Tak wyraźnie, nie? Przecież do Sławki mam tego, tam Sound Blaster 5.1, nie? Ale... i bez tego. Bez karty dźwiękowej zewnętrznej, bo to... To jest trochę skomplikowane, jak to tutaj podłączone. Sorry. Z jeziora się wróciło, troszkę się pochlapało, nie? I człowiek zmęczony po pływaniu. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington. Aha, ja mogę się ruszać. No, says the man in the back. Dobra. Service radio. No, says the man in Moscow. It belongs to him. A, jeszcze trzeba właśnie powiedzieć, że do Rosji nawiązanie. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture. Wow. A city where the artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. Wiecie co, za dużo nie czytałem w Bioshocku, nie? I tam nie... Znaczy wiem tyle, że są trzy części, nie? I co mogę powiedzieć? O kurwa, to jest ten, co widziałem. Widziałem właśnie gościa tylko tego na tych okładkach, tam wiecie, płyt, czy tam w screenach, jakichś tapetach, z tym wiertłem takim. I to nie wiem, czy to jest to gówno właśnie. Jakaś tam dziewczynka ma być. Ja to nie będę spoilerował, bo to żaden spoiler jest sobie. Jakaś dziewczynka będzie i tyle. Ale podwodne miasto, no to szacun. A nie, sorry, czytałem o tym, że jest remaster Bioshocka. To na wersji konsolowej widać różnicę, ale na PC-cie na przykład to praktycznie gówno, wiecie, gówno, już będę... To gówno zlatywał. W ogóle nie ma żadnych tam widocznych takich różnic, nie? Pa. Switch weapon. You can save your game at any time. O, zajebiście. Pasuje, jak Dishonored. Ciekawe, czy tak samo będę musiał szybko te, że szybko, dużo save'ować, nie? Czyli nikt nas tutaj nie widzi. O kurwa. O? Kurwa mać. Jeszcze w sumie obiadu nie jadę, a już tutaj flaki serwują, nie? O. Jakiś pierdolec z chachami. Zobacz to, jeszcze jakieś świnie, nie? Kurwa, ej. Chyba ktoś się... Tu się dobija do mnie. Ej, sprzedamy. Coś mam klikać, coś... Kurwa, czekaj. Ty tu jesteś? A nie, myślałem, że on tutaj... się przebija. Dobra, pick up radio. Czekaj, ja zobaczę, czy mogę mieć tutaj napisy, bo czasami... Sublitis... Dialog... Kuźwa, no... Ej, poważnie, nie ma żadnych napisów? Już włączyłem. On...
Vita Chambers, nie wiem co to jest w ogóle. Aha, jakby mi szło gorzej, to mogę poziom trudności zmienić. No zawsze to jakieś pocieszenie. Dobra, jest jakoś czuły. Dobra. Kurwa, to jest ta woda. Myślę, że gościu jakoś się czai w wodzie. Vita Chambers. If you're killed by the hostile design in the Rapture, you will be revived life and full. At least Vita Chamber repest some of your health with... Aha, ale kurwa zjebane angielski nie mam. Aha. No dobra. Tylko ja mam coś zrobić, czy nie zrobić? Czy kurwa gra mi się zwisi, o czym się wydaje? Ej. Jak chuj, bo się gra zwiesiło. Jak... Ja pierdziele. Ej, jak może się taka gra zwiesić na playce jeszcze? Remaster, no kuźwa, szanujmy się przede wszystkim, no. Pokaż. O, tutaj... Na OBS-ie ma wszystko. Masakra jakaś. Dobra, daję stop, bo kurde, widzimy się po chwili, jak tutaj to wszystko zrestartuje, bo to jest śmiech na sali, nie?